dobry, kochani. Dawno się w mojej kuchni nie widzieliśmy. Ale dzisiaj coś specjalnego, coś wyjątkowego, jak zawsze zresztą, i przepysznego. Zrobimy sobie wspaniałe, zielone naleśniki z serkiem i łososiem wędzonym. Zdrowe, fit, dietetyczne naleśniczki ze szpinakiem. Będziemy potrzebowali kilku składników. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że potrzebujemy jajko. Potrzebujemy mąkę i potrzebujemy mleko. Jeżeli tam nie lubicie mleka, bo coś tam, możecie użyć jakiegoś napoju sojowego czy ryżowego, co tam lubicie, ale mleko jest dobre, mleko jest zdrowe. Nie słuchajcie tych bredni, którzy tam niektórzy mówią, że tam mleko coś tam, jakieś tam dziwne rzeczy powoduje. Oczywiście, jeżeli nie mamy tam żadnych przeciwwskazań do laktozy czy czegoś tam, to używajmy mleka spokojnie, nic nam się nie stanie. W pierwszej kolejności zrobimy sobie nasze przepyszne naleśniki. Ale zanim zaczniemy, zobaczcie, potrzebujemy jeszcze jeden produkt. Ja tutaj to wrzuciłem do miseczki. Jest to szpinak. Jest to szpinak mrożony. Ale wrzuciłem do kąpieli wodnej, żeby ten szpinak nam się tutaj tak ładnie rozmroził. Kąpiel wodna? To po prostu nalałem trochę wody do zlewu gorącej, ciepłej i wstawiłem tą miseczkę, żeby to się nam tu szybciej rozmroziło. Jeżeli planujecie taki posiłek zrobić sobie później, wyciągnijcie szpinak mrożony tam na godzinkę, dwie, niech on się, że tak powiem, odtaja. Możecie też wziąć świeży szpinak, wrzucić na patelnię, żeby tą wodę odparować, żeby to się taki zrobiło taki zielona maś, i to wszystko tam wrzucimy do tych naszych naleśników. Więc zaczynamy. No, ciasto na naleśniki uczyć was nie muszę. Tu sobie przygotowałem cały sprzęt, przygotowałem sobie taki oto pojemniczek. Co nam będzie potrzebne do tych naleśników? No, wbijmy to nasze jajo, bo znając życie, jeżeli ja tego jajka teraz nie wbiję, to ono mi gdzieś zleci i ja już tego jajka mieć dzisiaj nie będę. Także tu sobie rozbijemy skorupkę. Dobra, mamy jajo już w naszym tutaj pojemniku, wyrzucamy skorupkę, nie przyda się, i lecimy kolejne składniki. Co jeszcze potrzebujemy? Pamiętajcie, żeby nie robić tych naleśników na słodko, więc mąka. W zależności ile porcji chcecie. Ja dużo nie chcę, z 3-4 naleśniczki sobie przygotuję, więc myślę, że jakiś tutaj, okej, okay, później to zważę ile zostało, ale myślę, że jakieś 70, 70-80 gramów mąki tutaj będzie. Później to zważę wszystko, ile tutaj mi zostało, bo świeżutka mąka, także pół kilo, łatwo będzie to policzyć. Co jeszcze potrzebujemy, żeby przygotować dobre ciasto na naleśniki? No troszkę soli. Nie za dużo. Tak jak mówiłem, to będzie danie wytrawne, więc wrzućmy troszkę pieprzu też, żeby smaku nadać. Takie naleśniki muszą mieć wyrazisty smak, bo inaczej no nie będzie to dobre. Dzisiaj tu jeszcze schowałem, tu mi się schował, moi drodzy. Dajcie też odrobinę oleju bezpośrednio tutaj do ciasta naleśnikowego. Niedużo, to też będzie około jednej łyżeczki. Okej. Okay. Troszkę, żeby to ciasto nam tutaj tak nie przywierało do patelni, chociaż na patelnię też odrobinę dodamy. Co jeszcze nam tu jest potrzebne? To oczywiście nasze mleko. Ja mam jakieś tutaj 1,5-procentowe, a to już wedle waszego uznania, wasz gust. Też niedużo tego mleka, myślę, że gdzieś ze 100 ml, może nawet troszkę mniej. Dobra. Mniej więcej 100 ml będzie ok. Co jeszcze można dodać? Jeżeli lubicie jakieś bardziej puszyste, można troszkę sody dodać, można dodać wody gazowanej. To ciasto się zrobi takie bardziej pulchne. A ja już tu sobie przygotowałem specjalny przyrząd do zrobienia ciasta naleśnikowego. Zastanówmy się, czy niczego nie zapomniałem. Jajko jest, mąka jest, mleko jest, olej jest, przyprawy są i oczywiście, że zapomniałem najważniejszego. No to, o czym mówiłem. Tutaj
ten nasz szpinak, żeby te naleśniki takie piękne i zielone wyszły. On jest trochę zmrożony, ale zaraz będziemy to wszystko blendować, więc nawet jeżeli tam jakieś grudki zostały, nie przejmujmy się tym. Wrzućmy to wszystko tutaj pięknie, cały ten zielony szpinak. Dobra. I teraz bierzemy się za blendowanie. Zobaczcie, to już się zielone robi. Ile szpinaku dałem? Cała paczka ma 450 gramów, wrzuciłem trochę mniej jak połowę, około 200 gramów szpinaku mrożonego. Wspaniale! Mamy zrobione nasze ciasto naleśnikowe. Jeżeli lubicie takie bardziej zielone, nie ma problemu. Możecie dodać więcej szpinaku. I to już wszystko od Was zależy. Teraz wyjmijmy tą szpatułkę całą, bo nasz nam tutaj potrzebna nie będzie, ale zbierzmy całe to ciasto, bo to szkoda. Dobra. Do zlewu później ogarniemy. Ciasto niech ma taką dosyć lejącą konsystencję. Będzie łatwiej nam smażyć te nasze naleśniki. Jak smażyć naleśniki, to ja Wam chyba mówić nie muszę, bo Wy doskonale wiecie, jak usmażyć dobre i wspaniałe naleśniki. Odrobinkę. Dosłownie kilka kropelek oleju wlejmy na naszą patelnię. Ustawmy tutaj kamerę, żebyście też dobrze widzieli, chociaż Wy wszystko i tak wiecie, jak zrobić. Dobra. Teraz musimy poczekać, aż nasza patelnia się troszeczkę nam tutaj... O, żeby mi tu głowy nie ścinało. Czekamy, aż patelnia nam się tutaj pięknie rozgrzeje. Delikatnie rozprowadzony, też długo nie trzeba czekać. Pierwszy naleśnik, wiadomo jak to jest z pierwszym naleśnikiem, już tutaj nie będę mówił różnych, że tak powiem, aluzji co do życia, bo każdy wie, co z pierwszym naleśnikiem należy zrobić. Tak jest. Czekamy, czekamy, aż to nam się rozgrzeje. Co tutaj można jeszcze innego dać? To wszystko zależy od Waszej fantazji, od Waszych preferencji. Na pewno właśnie jako serka ja użyję tutaj, nie pokazywałem Wam, użyję skyra, ale naturalnego. No, różne są gusta. Ja tutaj nie będę, że tak powiem, nikogo dyskryminował czy śmiał się. No ale no, jagodowego raczej nie dodamy, prawda? Także myślę, że naturalny skyr będzie tutaj najlepszym dodatkiem. Mam też łososia wędzonego w plastrach. To jest chyba opakowanie 120 gramów, także zaraz to wszystko tutaj dorzucimy. Na pewno pod filmem będziecie mieli dokładną rozpiskę, ile to ma kalorii. No dużo to nie ma. Oczywiście jak zjemy wszystko, jak zjemy 10 takich naleśników, no to kalorii trochę będzie miało, ale zrobimy sobie 2-3 naleśniczki. Możecie jakąś tam łyżką to sobie wylewać. Jeżeli mamy wprawę w robieniu naleśników, to po prostu wlejcie odrobinkę ciasta na brzeg zlewu, żeby to się nam tutaj nie wylewało.
I pięknie robimy pierwszego naleśnika. Ułóżmy tutaj ładny kształt. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie piękny, jak widzicie, zielony naleśnik. Ile smażymy, to jak to naleśnik? Około minuty z każdej strony. Myślę, że dłużej nie trzeba. Jeżeli mamy dobrze rozgrzaną patelnię, to uwierzcie mi, naleśniki moment się robią. Także usmażenie tam 5, 7 czy 10 naleśników to nie jest jakiś tam problem. Dobra, kochani. Ja teraz przyspieszę ten film, bo po co macie tutaj 10 minut tracić na smażenie? Usmażcie teraz te wszystkie sobie naleśniki w spokoju i widzimy się za 10 sekund, a w tym czasie minie jakieś tam 7-8 minut. W międzyczasie ten naleśnik się tam nam jeszcze piecze. Zobaczcie ty, jaki to jest piękny, zielony naleśnik, a jak to fantastycznie pachnie. No dobrze, kochani, mamy nasze naleśniki. Ich mi tutaj wyszło 7. 7 pięknych sztuk naleśników. Dlatego tak na szybko, zobaczcie. Około 80 gramów mąki, jajko, łyżka oleju, 100 ml mleka. W zależności, czy dacie zerówkę, czy dacie 3-2%, czy wrzucicie tam jakieś sojowe, ryżowe napoje, cokolwiek. W przybliżeniu, to całe ciasto miało około 600 kalorii. Kilokalorii oczywiście, więc 7 naleśników. Zakrąglimy, lepiej zakrąglić w górę i być na lekkim minusie. No chyba, że jesteśmy na masie, to zaokrąglajmy zawsze w drugą stronę. Ale jeżeli redukujemy, załóżmy, że taki czysty naleśnik ma 100 kilokalorii, więc niedużo, naprawdę niedużo taki naleśnik ma. Dodamy do tego łososia wędzonego. Łosoś wędzony przed chwilką sprawdziłem, 175 kilokalorii w 100 gramach. Całe opakowanie ma 120 gramów, więc szybko można policzyć, że w zaokrągleniu taka paczuszka ma nawet 150 gramów, nie 120, więc jeszcze łatwiejsze obliczenia. Mamy 230 kilokalorii. I mamy skyr, który również ma 150 gramów i ma on 100 kalorii. Cały taki pojemniczek. Czyli tu mamy 100 kalorii, tutaj mamy 230, czyli mamy 330, plus te nasze, powiedzmy, 600-700 kilokalorii naleśniki. Słuchajcie, kochani, 1000 kilokalorii będzie miało, to jakbyśmy to wszystko zrobili i zjedli. Dlatego w takim dużym znowu zaokrągleniu. 7 naleśników, to oczywiście tych produktów tam na 7 nie starczy, myślę, bo nie wiem, ile to jest plastrów łososia, ale jeżeli tak sobie to zrobicie, że zjecie 2 takie naleśniki, które będą, na te 2 naleśniki dacie 100 gramów skyra i 100 gramów łososia w sumie, to nam wyjdzie 175 plus 66, dajmy 170, czyli mamy 240, około 500 kilokalorii będą miały takie 2 naleśniki, więc naprawdę tym się można najeść. Dlatego skomponujmy szybko, zobaczmy, czy to nam wyjdzie. Otwórzmy skyra oczywiście. Otwórzmy naszego łososia. Co my tu mamy? Jakieś dziwne tutaj folie są. Dobrze. Pięknie. Dobra, kochani. O, pięknie się kamera ułożyła, dlatego przyrządzamy teraz nasze naleśniki. Mamy tutaj widelec, mamy nasz talerzyk i zobaczcie. 150 gramów. Ja myślę, że na takiego jednego naleśnika to tyle, co nam się tak na widelec nabierze, to możemy je tak, o, jeszcze troszkę dorzucić takie, o, 2 takie widelce. Rozsmarujmy naszego skyra
po całym naleśniku. Przepięknie, przewspaniale. Ok, co na widelcu zostanie, to użyjemy po prostu do kolejnego. Weźmy nasz łosoś wędzony, przepyszny. Znajdźmy tutaj, gdzie się plasterek zaczyna. Weźmy taki jeden plasterek, połóżmy tego łososia tutaj na środeczku. O, myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy i zawijamy. I mamy przepysznego naleśnika, kochani, z serkiem i naszym łososiem, szpinakowy, piękny, przepyszny. Zobaczcie, zobaczcie, jaki piękny nam tutaj naleśnik wyszedł. Taki jeden, tu nawet w środku widać właśnie serek, łosoś wędzony. Jeżeli lubicie jakieś inne przyprawy, możecie sobie dołożyć, ale sól, pieprz w zupełności wystarczy. Dobrze, kochani. Ja się z Wami żegnam, po tych naleśnikach ja na pewno jeszcze zrobię jakiś trening, bo to będzie takie dobre, takie zielone po prostu, że bez treningu się nie obejdzie. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa.